Obiekt jest XVIII-wiecznym ołtarzykiem pałacowym przenośnym, mógł podróżować z właścicielem. Wykonserwowany był tutaj w 2007 roku przez całą pracownię rzemiosła artystycznego. Obiekt jest bardzo złożony. Składa się z wielu materiałów, takich jak drewno, szylkret, masa perłowa, srebro złocone, kamienie półszlachetne. Głównym założeniem konserwatorskim było przywrócenie walorów estetycznych obiektu, poprawienie jego stabilności, porządkowanie poluzowanych elementów. Konserwacja polegała na tym, że obiekt został praktycznie zdemontowany. Wszelkie dekoracyjne elementy, takie jak ażurowe kratki, metalowe, srebrne figurki, płytki z masy perłowej, poluzowane fragmenty szylkretu, który pokrywał drewnianą konstrukcję obiektu, zostały odjęte, zdokumentowane dokładnie, z którego miejsca były ściągnięte. Po zdemontowaniu większości elementów, które można było odjąć od obiektu, obiekt został oczyszczony, odkurzony, oczyszczony ze starych nawarstwień werniksów, starych klejeń, bo przeprowadzane było tam wiele konserwacji. Powierzchnia szylkretu została oczyszczona, aby uzyskała swoje naturalne światło, była oczyszczona olejkiem migdałowym. Do konserwacji zostały użyte same naturalne praktycznie preparaty. Po takim całkowitym oczyszczeniu, uporządkowaniu wszystkich ubytków, bo niektóre partie szylkretu zostały uzupełnione, tak samo jak masa perłowa, wszelkie dekoracje srebrne, ażurowe srebrne dekoracje, które były uszkodzone, zostały zlutowane srebrem, uzupełniona była powłoka, uzupełnione złocenie, kamienie półszlachetne zostały również przepolerowane woskiem, aby odzyskały również swój blask, swoje światło. Kolejnym krokiem był powtórny montaż wszelkich dekoracji. Zostały zamontowane dekoracje, takie jak figurki, miały dorobione nowe czpienie montażowe. Wszelkie ażurowe elementy zostały zamontowane na specjalnie dorobionych mosiężnych gwoździkach. Ostatnim takim elementem konserwacji po całkowitym montażu obiektu było pokrycie obiektu, jego elementów woskiem mikrokrystalicznym, aby zabezpieczyć go na długie lata przed czynnikami atmosferycznymi. Ołtarzyk po konserwacji będzie można z bliska obejrzeć na nowej ekspozycji skarbca.